Dobry. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej dziwnej rzeczy, ponieważ porozmawiamy o pierwszym twórcy filmów pornograficznych. Zapraszam. Pierwszy twórca filmów pornograficznych, czytaj filmów nagich, to znaczy, urodził się 9 kwietnia 1830 roku i nazywał się Edward Muybridge. Chociaż co do tego nie jesteśmy pewni, dlatego że 4 razy zmieniał swoje imię. Był takim ekscentrykiem. Po tym jak dorósł, wyjechał do Stanów i postanowił, że będzie fotografował Stany. Będzie fotografował zachodnie miasta, zachodnie wybrzeże, generalnie Alaskę, różnego rodzaju rzeczy, pokroju linii kolejowych czy nawet wzgórz zwykłych. No i tak jakoś mu życie szło, tak zarabiał, do roku 1874, kiedy to się dowiedział, że jego żona ma kochanka. Po tym jak się dowiedział, że jego żona ma kochanka, wziął broń, pojechał na północ od San Francisco i go zastrzelił. I tym sposobem został skazany na lata w więzieniu. Ale potem wyszedł i żył nadal i kontynuował zdjęcia. Po wyjściu z więzienia postanowił, że pojedzie do Ameryki Środkowej, do Panamy i Gwatemali, i tam będzie fotografował generalnie dzicz, dżunglę, ludzi, wszelkie te rzeczy. W zasadzie nie wiadomo, kto go nauczył fotografii, ale wiemy, że pierwszą kamerę skonstruował on sam i był też wynalazcą takich ważnych w zasadzie rzeczy, jak na przykład zoroskop, który służył do animowania obrazów. 2 lata przed tym, jak zastrzelił kochanka swojej żony, czyli w roku 1872, założył się z Lelandem Stanfordem, człowiekiem, który rozbudował sieć linii kolejowych w Ameryce, o to, czy koń podczas galopu odrywa wszystkie swoje kończyny od ziemi, czy tylko dwie pierwsze, czy tylko dwie drugie w jednym momencie. I dlatego potrzebował właśnie Edwarda, żeby Edward zbudował mu kamerę, która robiła, fotografowała zdjęcia bardzo szybko, i tym sposobem właśnie udało się wygrać Edwardowi 25 tysięcy dolarów. Po wygraniu tych pieniędzy, przesiedzeniu swojego czasu w więzieniu i powrocie do Stanów, z Ameryki Środkowej, jego kariera się rozkręciła i zrobił wielkie tournée po Europie, pokazując swoje zdjęcia, robiąc ich więcej, pokazując filmy. I tym sposobem stał się w pewnym sensie celebrytą. Potem wrócił do Stanów po swoim tournée i akurat zaczął mieszkać w Filadelfii. I w tej Filadelfii zaczyna się właściwie serce naszej historii. Edward Muybridge po powrocie do Stanów w Filadelfii założył swoje studio nagrań. Robił tam filmy związane z anatomią i właśnie zatrudnił do tego właśnie mocną elitę intelektualną ówczesnych czasów. Byli tam wszelkiego rodzaju profesorowie anatomii, zoologii, generalnie ludzie związani z biologią, więc wcale nie tacy zwykli obywatele. Edward Muybridge tworzył swe filmy w erze wiktoriańskiej i wtedy tworzyły się organizacje, które silnie usiłowały właśnie ocenzurować wszelkie niemoralne rzeczy, które się działy. I właśnie dlatego ludzie mieli obsesję na punkcie moralności. Takie osoby jak na przykład James Comstock czy Josiah Leeds z Filadelfii właśnie usiłowały usunąć wszelkiego rodzaju takie treści. I dlatego Edward musiał znaleźć jakiś sposób, żeby ominąć tą blokadę. Edward w swoim studiu nałożył wielką czarną plandekę i na nią, ona działała jako ściana, i na nią nałożył linki białe w kształcie właśnie szachownicy, żeby wszyscy generalnie, żeby można się było usprawiedliwić, że są to badania naukowe i żadne kręcenie filmów dotyczących sztuki, ponieważ, no wiecie, w końcu można coś odmierzyć. Takim sposobem Muybridge uniknął cenzury od tych ludzi i pierwszy swój film pornograficzny opublikował w zasadzie i wytworzył w roku 1887. Trwał on dokładnie 204 sekundy. Edward Muybridge zmarł w 1904 roku i na jego nagrobku już była zmiana, ponieważ nie był Muybridge, tylko był Maybridge. I dodatkowo jeszcze się nazywał Edward, jako że EAD na samym początku. Ale no cóż, to był pionier kinematografii i jak sami opowiedziałem wam, generalnie zmienił bardzo dużo. A jeszcze mam żegnać. Do następnego.